Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Simax. Dziś sobie gramy w Farminga 19, oczywiście kolejny odcinek serii Simax Team na PGR-ze, na PGR jakoś tak. Dzisiaj jestem oczywiście sam, bo dzisiaj tylko orka. Wiem, że mogę coś robić, ale nagrywam się z rana, ponieważ chcę mieć odcinki na zapas, a ta orka taka będzie mdła, więc jestem dzisiaj, jak mówiłem, sam. Graliśmy wczoraj w nocy, parę godzin temu, można by powiedzieć, paręnaście godzin temu żniwa i dzisiaj siadam do orki, więc zamykamy sobie drzwi. Odpalamy. Dobra, podnosimy, póki jest złożone. Tak, jest złożone. Co, ruszałem pomału. Chyba dzięki są za cicho. Dajmy sobie pojazdów jeszcze na 50. I ruszajmy. Więc no, dzisiaj jak mówiłem, nagrywam na nas, żeby mieć na zaś. Bo jednak teraz, gdzie będzie coraz, zaraz żniwa już tak naprawdę. Lada moment, szykujemy się teraz to wszystko szykowanie, tam jak wiecie wiatr budujemy już w sumie teraz za bardzo nie mamy, jakoś tam trzeba trawę kości, nie trawę, takie, niby takie duperele, ale naprawdę już trzeba pomału się szykować. No i coraz mniej czasu będę miał, a teraz jak tato pracuje na popołudnie, no to tam jeszcze jestem z rana, jak później będzie miał na rano, no to później to już nie. Teraz mam na rano, później będzie na popołudnie, no tak, no różnie będzie, więc różnie będzie z czasem, tak opowiem. No dzisiaj znów case'ik. Pierwszy odcinek też był z case'em, drugi był tam, niby case'em nie jeździłem wczoraj na odcinku. Jeszcze już kierunkowskazu wrzucać nie będziemy, pojedziemy sobie na przykład tędyk. Więc no tak to wygląda. Więc wolę mieć jak ten zapas, ten odcinek wyjdzie albo we... Dzisiaj co mamy? Dzisiaj jest piątek, wychodzi odcinek, później wychodzi w niedzielę z nędzy. We wtorek, dostaniecie odcinek we wtorek albo we czwartek, jakoś tak. Zależnie od... Zależy kiedy, no zobaczymy. Gdzieś tak o te okolice, wtorek, czwartek, dobra. Tam stoi John Deere jeszcze. Ja wam wczoraj, wiecie, pokazywałem. Teraz tak, rozkładamy ten dwóch. Nie wiem, czy on na myszkę się rozkłada, szkoda trochę. Niby może ustalać sobie szerokość, no. A szeroki to on jest. Dobra, włączamy tworzenie pól. Obracamy go. I chyba wjeżdżamy od razu pierwszym przejazdem. Tutaj ten przejazd machniemy. Dobra, cyk. Ale nic nie widzę. Dobra, tylko puścimy trochę później. Możemy, kurde, do menu wszedł. A po której strasznie dziwi mi się menu zacina teraz. O, przód. O. Tak będzie poprzecznik robiony, więc... Jak widzicie, ten case troszkę ma co robić z tym pugiem. Jednak tak konie... Konie on ma na styk, można że powiedzieć. Widzicie, tutaj te drzewa wystają. Da się je wyciąć, tylko jak ja zapisałem i wyłączyliśmy save'a, to one znowu urosły, więc... Co ja powycinam, więc będę musiał to po prostu pod mapą usunąć w giansie. Jakieś są mijaki, spokojnie, tych mijaków nie będzie. Tak to będzie po prostu łąka, tylko musimy to wszystko przeorać, połączyć, zwapnować, nawieź. Tak to będzie niby łąka, ale... No to będę musiał po prostu wijać się wszystko, te łąki, gdzie ja robiłem, gdzie ja to będę musiał te wszystkie drzewa usuwać. Bo to tak, chodzenie pod mapą, to się buguje czasami, więc ja tak bym nie chciał. Dobra, obracamy. No więc... to nie. Jak to się mówi, nie. No ta seria nas ciągnęła, o zobacz, teraz nędzy, mieliśmy mniej czasu, mieliśmy te nędzy w ogóle nagrywać przedwczoraj. Bo dzisiaj jest piątek, to mieliśmy w środę nagrywać, ale no tak byłem, tak się chciało grać nam, że... Powiem wam, że naprawdę się... Może nie to, że nie chciało, żeby zaraz nie... Tylko po prostu tak... Dobra, zaraz nagramy i Meksykan poszedł, to nagraliśmy wczoraj, dzisiaj chyba do Meksykana wyjdzie. A ja zaraz nawet do niego aż napiszę. Będziecie mieli informację, czy dzisiaj odcinek wyjdzie, czy nie. No więc fajnie ta seria niby mało nagraliśmy, ale fajnie ta seria się jakoś nędzy tak przyjęła, fajnie się nagrywa, naprawdę teraz żniwa będą, więc teraz to będzie jeszcze lepiej, będzie się jeszcze bardziej chciało. Wiecie, teraz chyba pojedziemy, tylko ten mijaczek machniemy, właśnie widziałem przy skręcie, wiem, że tak nie wolno, ale fajnie go tak trochę bokiem, co dobra, obracamy. Oj, teraz to bym mógł tylko nagrywać, bo generalnie tak, nagrałem Eurotrucka, ale ten Eurotruck już miał wyjść. Tamten czwartek, czyli tydzień temu miał wyjść. Tak miałem teraz go renderować, ale mówię nie, już on jest na starym stanowisku, więc mówię nie. Napiszcie, czy chcielibyście kamerkę na kierownicę, bo tak właśnie Eurotruck już jak wyszedł. Eurotruck był, że normalnie kamerka była na kierownicę. A, za bardzo. To nic, to tam, to będzie trawa, więc...
To się nic nie stało, więc dajcie znać, czy byście chcieli tylko, powiedzmy, z tej serii, tak, odcinki, bo to jednak, znaczy renderować się renderuje filmy, tak? Tak i tak, więc tutaj nie ma różnicy, czy ja renderuję, czy nie renderuję, bo tak cały czas wychodzi. Gdyby się ktoś pytał, mam tylko 600 stopni w kierownicy, ponieważ nie chce mi się tak kręcić dużo kierownicą tą. A 600 to tak zobaczyłem, że kiedy się grałem na 600 w Driving Force'ie i naprawdę się przyzwyczaiłem i było, było super. Te mijaki spokojnie ich nie będzie. Dobra. Orka fajnie idzie. No ten, ja powiedziałem, że ten kejsik z zestawem to będzie mój zestaw do siania, do orki. Generalnie zaraz też tak trochę nasłuchuję, żeby kurier, bo zaraz może kurier przyjechać. A te półeczki dzisiaj mi przywiedzie, więc też tak troszkę... Tak nie wiem kiedy nagrywać, tak kurde, tak i tak trochę... Jak siedzę, no nie wiem, czy nagrać, czy nie nagrać, zaraz przyjedzie, to żeby ich drugi raz nie nagrywać, tak w ogóle, ale... chyba spokojnie, no spokojnie. Więc ta orka case może wolniej idzie, no bo ja tamtym miałem 17 na godzinę, ale ten case'ik naprawdę... Nie trzeba jakoś się dziwnie, no, głupio nawracać, to wszystko tylko jadę. But w podłogę, jak to się mówi, i... but w podłogę i idzie, naprawdę. Niby te drzewka byśmy mogli tutaj powycinać, no to chyba powycinamy jeszcze. Teraz właśnie pamiętam. Tak, to jeszcze trzeba będzie wyciąć. Więc teraz sobie będę przerabiał mapę. No dzisiaj możemy się to przerabić mapę, to te drzewa posuwam, nie wiem czy... Będę je też sprzedawał, bo no, dostajemy tu jakieś 6 tysięcy, to to drzewo jest proste, ktoś się doda te 6 tysięcy. Nawet mogę dodać mniej w razie czego. Zobaczymy, pogadam z nimi, do mapy będzie trochę poprzerabiać, bo jest trochę parę mankamentów. No i tak to wygląda, tak? Są pomysły, więc... Tylko ją przerabiamy z głównie na gospodarkę. Musimy wiatkę dodać, musimy jedną wiatkę poszerzyć. To tam gdzie stoją przyczepy, muszę trochę ją rozciągnąć do góry. Więc dzisiaj się za to będę wszystko brał. W tym podcinku, może nie podcinku, bo nagrać nagram go, ale spadam zaraz, więc ważne, że będę mieć go nagranego. To mi je bardzo cieszy. Oczywiście przypominam o konkursie, hashtag DLC, ale czekajcie, może już będzie rozwiązanie konkursu, więc kurde, jeżeli wyjdzie ten odcinek we czwartek, to gratuluję. Bo nie wiem, kiedy ten odcinek wyjdzie, bo może już tak być, że tak nagrywam, ja tam nagrywam, dla mnie tam nie ma żadnego tamtego, ale dla was to już może być tak, że już wy jesteście po losowaniu konkursu, więc dla zwycięzcy oczywiście gratuluję. Mam nadzieję, że ci taki ten dodatek się spodoba. Fernel, tak brał się, o to byś chciał, więc na pewno chyba ci się spodoba, tak mi się wydaje. Więc faktycznie, przecież teraz to już wygraliście tego DLC-ka, ktoś z was wygrał. No fajnie, szkoda, że tak nie ma takiej aktywności pod każdym odcinkiem. Na tego od połowek, tam mam po 30 łapek, żebyście po 15 zostawiali, naprawdę byłbym zadowolony. Komentarze piszecie. No tam tylko hashtag DLC. Żebyście też jakieś komentarze pisali, też bym był zadowolony bardzo. No. Nie no, ten case to mi się tak podoba, naprawdę, on jak będzie jakaś seria jeszcze, może jakaś będzie bardziej nagrywana na YouTubie. On miał jechać, miałem go nim wybrać na zdędzy do pieniędzy. Był taki plan, ale chyba nie wiem w co, szczerze nie wiem jaką ja markę pójdę, tak za bardzo jeszcze nad nie mam rozmysłu. Ale trzeba już pomału myśleć, dobra, wiecie co, tutaj chyba już podniesiemy. A już podniesiemy, obrócimy. Ja objadę to drzewko po prostu. A tutaj mogę opuścić, niby zawsze będzie tego chwasta mniej. O. To ten jak machniemy i jedziemy. Więc naprawdę, no mógłbym na GPS, ale nie mam tego panela, nie chcę mi się ręku silnie sięgać do klawiatury. A, ja źle obróciłem, przepraszam. Już był obrócony. Więc no. No, obróć się teraz, czekam na chwilę. Dobra. I ruszamy, opuszczamy puch. I tak plus minus, bo tak to będzie łąka, więc też nie chcę... Jak najwięcej miejsca, tutaj niby tak, wiecie co, tylko źle robię, bo ja to objeżdżam. A to może te drzewa zostawimy? Jak nie chciałem to objeżdżać, to może zostawimy te drzewa. Dobra, wiecie co, może pojedźmy teraz. Bo kurde, nie wiem, dobra, wiecie co, ja tak teraz tak z tego nie przemyślałem. Faktycznie, może to te drzewa usuniemy. To jedźmy za drzewkami już, orać, jedźmy. Ta muzyka tu słyszę. Dobra, tako. Cyk. Opuszczamy pugi i... Pugi nawet mogę... O, na GPRS-a włączyć, żeby jakoś to równo szło.
O, to piszczysz. No, więc... No kurde, ta orka mi się tak podoba, magia. Tym zestawem. Mamy, wiem, że te dwa ciągane mogą być ciągane, ale ciągarną strasznie ciężko się tutaj... Ora, orze, nie wiem jak tam nawet poprawna... Nie wiem jak tam poprawna płaszczyzna, jest ciężko im tak dobrze wszystko robić. Dobra, na to mogę bardziej tam dojeżdżać, tak o, jeszcze nawet. Dobra, podnosimy, obracamy. Ale GPS-a sobie wyłączamy, więc jak już będzie panel, to wtedy będzie ten GPS, będzie wiem, że będzie panel koło mnie i to wszystko, więc będzie na pewno lepiej. O, encode, uwaga, encodek przyciążony, chwilowo. Po prostu nie wiem, ten OBS po jakiejś aktualizacji zaczął mi tak świrować. Coś mnie to trochę po części drażni, dobra, jeszcze tylko pojedziemy, o, będziemy wtedy brać idealnie. O. O, ale tłucze. Się, co nie? W sumie bym mógł tutaj na radio grać muzykę, grać w radio, do farminga. Jako radio w sumie to też nie zgubię. Gdyby tu byśmy wyszli z ciągnika, to by przystało, tu pomyślał o tym. Ja tam sobie tłuku, oczywiście mijakim narobię mijaków, ale to jest tylko trawa, jak się przesieją. No, w sumie tak nie wymaga orki, więc... Więc po prostu orzemy, bo już wszystko łączymy, a ja jak robię tak, to lubię robić wszystko tak na TikTok, czyli jak łączę pole, to wolę przy dwa pola przeorać, a tak nie wymaga orki, żeby już później mieć spokój. Wiem, że w tym sezonie jakoś tego nie zrobiliśmy na tym polu z łąką, gdzie powiększaliśmy, ale nie było czasu, znaczy, no nie było czasu, więc czasem odpuściliśmy, ale w kolejnym sezonie jak będzie wymagał orki, to już wtedy będziemy orać oczywiście, że wszystko. Bo tylko części orać trochę tego nie lubię. Nie no, idzie, blokadę mam włączoną, napęd też mam włączony. Oczywiście modu na zakopywanie się nie ma, bo pewnie wtedy by ten... trochę w sumie zawsze... Ja robię mijaki dlatego, że ja za blisko jeżdżę. Za takie duże jakby robię pieczyski nakłady. No więc tutaj jakby mod zakopywania się tutaj by zdychał ten... Zdychałby ten case, więc to nie... Nie, taka orka to... No, bailando, jeśli wiecie co możemy zrobić. W sumie możemy jeszcze zjechać tym John Deerkiem starym na gospodarkę. Dojedziemy na koniec, zjedziemy tym John Deerkiem, bo zostając będę poza odcinkiem jeszcze orał. I to będzie na dzisiaj tylko tyle. Bo ile mamy? 13 minut, tak więc tam póki tam to dobre. 15 minut będzie jakieś. Dobra. Tyk, a tym możemy opuścić, zostawić, dobra, otwieramy sobie drzwi. No i idziemy do pana John Deera, tylko ten John Deer. O to trzeba zdać, bo to jednak nie zdał egzaminu i tym samym John Deerkiem zjedziemy. Dobra. Czekajcie, coś muszę sprawdzić. Dobra, nieważne, odpalamy. Dźwięk oczywiście zapiszczał. Dobra, i ruszamy. No te jego dźwięki są takie piękne. Takie brudne, musimy Kerchera już kupić. Mamy hajsy, trzeba Kerchera kupić, pomyśl te maszynki. Ale już jak zrobimy tą gospodarkę, to wszystko na tip-top, więc... Ale on idzie. Nie no, no baja jest ten... Ten... John Deerek. Dobra. Znaczy krówki, które będą chyba w kolejnym sezonie. Jak się uda, jeszcze zobaczymy jak z ściankiem będziemy szli. Albo za dwa sezony. Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Dobra, cyk, no to też takie drogi fajne, no nic mu zrobił fajnie, tylko jest parę mankamentów w tej gospodarce, dla mnie ta gospodarka się w ogóle nie podoba. Tam gdzie stoją wszystkie maszyny, te prasy, to okej. Okay. To fajnie, ale tamte dla mnie jest taka bezpłciowa, nie wiem czemu, w ogóle nie wiem czemu silos na kiszonkę nie stoi tu krów. Bym mógł tutaj ona to rozbudować bardziej, dla mnie to trochę takie głupie i teraz musimy paszowozem jeździć tam, no takie jest trochę dla mnie głupie, no ale jego wybór. O to samo wiem, tutaj zoraliśmy i tak zostawiliśmy pół pola. Trochę teraz pusto, tak można powiedzieć. No tak bardzo pusto nawet. Dobra, i gościmy go. No jak właśnie mówiłem, muszę tą wiatkę podwyższyć troszeczkę, bo ten się w nich nie wchodzi. Ja chciałem, żeby wszedł, więc... Tak muszę parę centymetrów wziąć, go trochę podnieść do góry i z drzwiami po prostu rozciągnąć. No i ta wiatka będzie dobudowana aż dotąd. Tylko nie wiem jak to będzie wyglądało. Ale ja ją też dobuduję, więc co? W tym odcinku to byłoby na tyle. Jeżeli się wam taki odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. Będzie na pewno będzie dużo jeszcze osób,
Będziemy grali nie raz, więc co, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, cześć, do następnego i cześć!